to najbardziej lubiany bieg, bo o tym świadczy to, że 3,5 tysiąca miejsc rozeszło się w ciągu 5 godzin. Bieg rekordowy. W tym roku po raz pierwszy zwiększyliśmy limit i startuje 3,5 tysiąca zawodników. W zeszłym roku limit był 3 tysiące. Mam nadzieję, że wszystko bezpiecznie się odbędzie i będziemy patrzeć, co ewentualnie można zrobić, bo po tej frekwencji widać, że o wiele więcej ludzi chciałoby pobiec w tym biegu. Bieg jest urokliwy, jedyny bieg górski w mieście, można powiedzieć w centrum miasta, wśród zabytków. Trasa krótka, niech nikogo to nie zmyli, bo bardzo trudna. Zawsze staramy się, aby poza satysfakcją z biegania ci, którzy biegną, ale również ci, którzy kibicują, bo to nie tylko krakowianie, pamiętajmy o tym, mogli podziwiać Kraków, zobaczyć, jak pięknie jest położony. To jest bieg górski, pamiętajmy o tym, więc też trudno się dziwić, że w ten sposób, że trzech kopców bieg i myślę, że będzie dobra zabawa. Zapraszam bardzo serdecznie krakowian do kibicowania. Podobno zamówiona jest piękna pogoda, ale proszę też krakowian o wyrozumiałość komunikacyjną, albo skorzystanie z komunikacji miejskiej, w której będzie najmniej utrudnień.